Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Seba, to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla was, także jeśli chcecie wygrać takiego skina, zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Ja na początku filmu zapraszam was do wpisania sobie w zakładce plusik kodu Esteban, możecie zawsze go wpisać, nawet jeśli macie od kogoś kod, klikacie zmień kod, wpisujecie Esteban, dostajecie darmowe pieniążki oraz 5% do wpłaty. A ja w dzisiejszym odcinku, tak jak przed sekundą sobie widzieliście, na sam koniec filmu będę polował na skrzynkę, znaczy na skina M4A4 Poseidon na 30%. Skrzynka kosztuje 1000 zł, także sami wiecie, co tutaj się będzie działo. Będzie bardzo ciężko trafić, ale mam nadzieję, że się uda. Na start oczywiście lecimy skrzyneczkę premium za 120 zł. Może jakiś drogi skin i przeleć. Jest Akacz i to będzie profit, jest zysk 215 zł. O takie skrzynki nic nie robiłem. Ale jak tak ma lecieć, to nikt tak leci. Oby nie widzą. No i jest M4A4 Dead Alive Space, które niestety 5 w plecy. 75 w plecy. Szkoda, oby nie widzą. Oby nie widzą Glock i M4 Dead Alive Space. I jest dobrze, jest dobrze. Jest M4A4 Asimo, które zwraca tą skrzynkę 48 zł. Bardzo fajnie, jesteśmy na plus. A może Ikarus? Może Ikarus? Tak na starcie się zatrzymał. To może Ikarus? Jest Wulkan i zobaczcie, skrzynka premium, czyli naprawdę super dropi, bo jest kolejny proficik. I akurat zostanie mi 1000 zł na tą skrzynkę. Będę musiał coś sprzedać, bo to nie jest mi równe 1000 zł. No i jest ten nieszczęsny bizon, który musiał nam wylecieć. Dobra, pójdziemy sobie na upgrader. Na pewno ten bizon poleci z tym Desolate Space'em. No myślę 200 zł. Tak na małym procencie, 27%. Co to jest? Czekajcie, muszę stronę odświeżyć chyba. Czyli coś tu się zbugowało. Ale dobra, nieważne. Nie wnikam, nie wnikam, tak? 200 zł. Cyk, ulepsz. Hamuj. Ajajajajajajajaj. No chciałem przesunąć, ale coś się nie da, coś się nie da. Dlatego dobra, pójdę sobie na kontrakcik. Mam te itemy. 662 zł, 1600 max, minimalnie 397. Podpisujemy. Jest Butterfly, to będzie na pewno dużo. I 1200 zł StatTrak Butterfly Rust Code. I to już jest coś pięknego, to już jest coś pięknego. Ja sobie sprzedaję tego Butterfly'a i już mamy 2260 zł. I super, naprawdę super. Otwieramy dalej skrzyneczki premium. Bo na koniec otworzymy sobie z Poseidonem. I stój. Albo chociaż mogło przelecieć, ale jest Asimov, jest proficik, o co chodzi? Jest proficik, o to tutaj chodzi i znowu jest Asimov. I to jest po raz kolejny profit, ale jak widzicie, byłoby obok, byłby lepszy stan. Ale jak tak ma dropić, niech dropi. Bardzo ładnie nam poleciało, bo już kurde, jesteśmy na super proficie. I znowu Asimov, co tutaj się dzieje? Kontrakty z 10 Asimovów? Czy o co tu chodzi? Jest Desolate Space, no mógł być w sumie ten Asimov jednak, mógł być ten Asimov. Dobra, myślę, że 3 skrzynki na raz, chociaż zdaję sobie sprawę, że jak się otwiera po jednej, to lepiej leci. Ale dobra, 3 na raz i no tak jak mówiłem, tylko Masterpiece wróci skrzynkę. No ale 173 w plecy, nie. Dobra. 609 zł kontraktu, czyli mamy dwa koła, jest fajnie. Otworzę sobie skrzynkę z rękawiczkami, bo czemu nie, 639 zł. Wsadzimy top do kontraktu i... Nie, słabo. Strata 284 zł. Oj. Dobra, mamy w tym momencie w ekwipunku 1000 zł. Podpisujemy, jest talon. Proszę, coś dobrego. 670 zł talon. Oj. Byliśmy na tak fajnym proficie, a mamy już 1500 zł tylko. No dobra, myślę, że... Skrzynka Luxury Knife. Może coś z tej lepszej półki poleci. Mam taką nadzieję. I jest Bowie Knife Tiger Tooth i to będzie na pewno profit. Jest 135 zł zysku, bardzo ładnie. Mamy 1500, to otworzę sobie dwie skrzynki Exclusive. I 30% na M4, A4 Poseidon zostawimy na koniec. O Jezus, słabiutko. Fatalnie, 110 zł straty. To niech to sobie poleci na upgrade'ik. Dobra, niech sobie poleci na takiego odbielka. I hamuj. Oj. Dobra, przeleciało. Zostaje mi 1370 zł. To wiecie co? Stworzę sobie skrzynkę, żeby cały budżet mi jakby zdjęło.
Poseidon. Poseidon, dobra. I damy tak 33%. I tutaj damy też jakieś M4A4. Tutaj damy jakąś, albo nie, wiecie co, dam, żeby zmylić stronę, M4A1S. I tutaj damy 67%. Calculated 1150, to jeszcze mogę 38, myślę 62 1331. A jakbym dał 39, yy, 61 chciałem, dobra. 1366, akurat, dobra, tworzymy skrzynkę. 39% na M4A4 Poseidon za 3000 zł. Testowe otwarcie i testowe by siadło. O kur, testowe by siadło. 39%, dobra, jeszcze jedno testowe. I tym razem by nie siadło, dlatego dobra. 40% prawie na M4A4 Poseidon za 3000 zł. Proszę. Przeleć. Nie przelatuje. Nie przelatuje i zostajemy z niczym. Byłem na tak fajnym proficie, miałem 2000 zł ponad. A mamy nic. No cóż, w poprzednim odcinku siadło, tutaj niestety nie. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Nera.